Witam, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj mamy premierę, można powiedzieć taką drugą premierę z Zguby Gryfa, ponieważ pakiety z Zguby Gryfa są dostępne od dzisiaj za złoto, więc można to powiedzieć, że to jest taka jakby kolejna mini premiera. Okej, mam trochę golda, trochę pieniążków, mam uzbieranych trochę waluty w grze, więc kupię sobie dzisiaj 10 pakietów pierwsze i zrobimy taki unboxing. Mam nadzieję, że wpadnie coś fajnego. Okej, kupimy 10 pakietów. Raz, dwa, trzy. Ile ich mam? Już się nie wyświetla. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. O, 6. Jezus, 6. Ile ich jest? 6. 6, 7. 8. 9. I 10. Okej, 200 tysięcy wydane z miliona. Zostało mi jeszcze 870... 870, jak? 874 tysiące 11. No. Okej, ile ja tych pakietów mam? 10 pakietów. No to zaczynamy w takim razie unboxing pierwszych pakietów z Zguby Gryfa kupionych za złoto. Uwaga, co dostałem? Polowanie na karty. O, jakiś achievement został odblokowany. A, pakiecik, bo dzisiaj miałem ten Daily Questa otworzyć pakiet, więc proszę bardzo. Świetnie się. Jest bohaterka! Haha, Jezebet! Jezebet, po prostu wypas. Pierwszy pakiet, pierwsza bohaterka ze zwyczajnego pakietu, ale jazda. Genialnie po prostu, naprawdę. No, pełen wypas. Jezebet, dostałem rozdarty całun, to jest fajne. Nie można anulować ani zmniejszyć obrażeń zadawanych przez kolejne zagrane przez ciebie zaklęcie. Pełen wypas, naprawdę bardzo dobry łuty wóz szczęścia, Jezus Maria, bardzo dobre wydarzenie. Co jeszcze? Dostałem komorę przetworzenia kolejnego goblina krwawej blizny. Co ten goblin robi? Wrogie stworzenia stają się stojące w tym samym rzędzie co goblin krwawej blizny, zyskują szał bitewny. Okej, okay. Czyli są zmuszone do ataku, to jest fajne. Rozwidlony ognisty pocisk zadaje po 2 punkty obrażeń wybranym stworzeniom, więc całkiem spoko, dwóm stworzeniom. No i Jezebet, bohaterka Inferna, nowa staty 1-1-1, 20 punktów HP i 3 szkoły magii. Magia ciemności, magia wody i magia ognia. Pełen wypas, fajny art. Jakaś kurczę płonąca babka, czy coś w tym stylu. Okej. Pierwszy pakiet, pierwszy bohater, to mi się podoba. Mam nadzieję, że... Uwaga, coś nowego znowu tutaj jest. No genialnie, nie, no nie wierzę, słaboj, ale faza. No to zaraz, jeszcze tylko to Grulo im brakuje i tego ziomka ze świątyni. I będą wszyscy bohaterowie. Sławoj, Togrul, mam wszystkie praktycznie epiki już mam, jeżeli chodzi o te buty szczęścia, które podchodziły, więc jest grubo. Kolejną aurę mrozu dostałem, to chyba już trzecią albo czwartą, ona jest całkiem spoko. Dostałem Sławoja, no co tu dużo mówić. Kolejny bohater, tym razem bohater przystani. Tak jak widzę, 20 punktów HP, staty 1-1-1, szkoły magii to magia światła, powietrza i ognia. Niezłe szkoły magii, całkiem spoko art. No i oto Sławoj. Nie ma żadnej specjalnej umiejętności, tylko dobiera kartę. Co dalej? Coś fajnego? Dostałem prowizorycznego golema, on jak gdy zostanie zniszczony, to przywołuje stali losowego konstrukta. Sam ląduje na cmentarzu. To jest dość ciekawe. Pobożny kapłan. 1-1-7 statystyki, 3-1-3 surowce kosztuje. Pobożny kapłan oraz wszystkie otaczające go ludzkie stworzenia stają się odporne na zaklęcia przeciwnika. Leczenie 2, nieuraźliwy na odwet. To całkiem spoko umiejętności, jakże 3 surowce. Fajny art. Całkiem spoko umiejętności. Co jeszcze? Matron rodzicielek dostałem. Najemny łotr. Najemnego łotra. No i to w sumie chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Zbiornik mrocznej wody. Co to robi, Jezus Maria? To jest budynek. Ilekroć szpieg ze zbiornika mrocznej wody zadaje obrażenia bojowe wrogiemu bohaterowi, spoglądasz na rękę przeciwnika, wybierasz z niej kartę nie będącą stworzeniem i odkładasz ją na szczyt jego biblioteki.
Takie to sobie, szczerze mówiąc, jest. Okej, następny pakiet. Czy dostanę coś nowego? Tym razem nic nie dostałem nowego, dostałem za to rzadką kartę. Pytanie, kiedy ja dostanę te wzmocnione zaklęcie. Na razie mam dwie karty tego typu i przydałyby się tak naprawdę jeszcze kolejne dwie. Do pełni szczęścia. Dostałem Błogosławiony Duch Jeziora, to jest całkiem spoko karta. Ilekroć wrogie zaklęcie zadaje obrażenia słyszym stworzeniom, są one anulowane, a Błogosławiony Duch Jeziora otrzymuje 2 punkty obrażeń. Więc pełen wypas, jest w stanie przetrwać nawet Armagedon. Armagedon, który zadaje 10 punktów obrażeń, zadaje tylko 2, a cała reszta jednostek przeżyje. Więc tak naprawdę moim zdaniem jest to bardzo silna jednostka, ten Błogosławiony Duch Jeziora. Jest to świetna kontra na jakieś talie oparte na zaklęciach. Bardzo, bardzo dobra jednostka. Co jeszcze fajnego? Znam Ognisty Świt, to jest wydarzenie zwiększające atak wszystkich staków, czy też żetonów, które są zestakowane. Co robi Ściana Wichru? Wartość ataku i odwetu stworzeń strzelających są zmniejszone o połowę i zakrąglone w dół. Całkiem spoko, jakieś harpie. Harpie machają skrzydłami i jakiś wicher tworzą. Co ja jeszcze dostałem fajnego? Jakiś budynek. Tygiel Krwawego Paktu. Fajny art, tylko że myszka mi tutaj wariuje. O, coś w tym stylu tak to wygląda. Jeśli w Tygiel Krwawego Paktu znajduje się stworzenie z krwiożerczością, które nie atakowało w tej turze pod jej koniec, otrzymuje ono jeden z nich szał. Ciekawe. Coś jeszcze fajnego? To chyba tyle. Dostałem jeszcze podkowę. Złota podkowa, dobierasz 3 karty. Proszę, następny pakiet. Coś fajnego tu wypadnie. Tak średnio, szczerze mówiąc. Dostałem pajęczego strażnika. To jest nawet fajny wampir. 2-2-6 za 4 okaleczenie i drenaż życia plus niewrażliwość na odwet. Za 3 piąch, wymaga 3 piąch, więc całkiem spoko. Bardzo dobry wampir tak naprawdę. Plus dostałem wojownika krwawego tygrysa. Krwiożerczość, 10 na wojownika krwawego tygrysa nałożone są co najmniej 3 liczniki szału, otrzymują szarże. 3, 2, 7 staty. Niezłe staty. Wymaga 4 piąch i kosztuje 5 surowców. Coś jeszcze fajnego? Kolejny ten strzelec, wartownik Kabuki. Fajny art. Proszę bardzo, tak wygląda wartownik Kabuki. To jest taki klasyczny strzelec, pierwszy taki normalny strzelec dla Akademii. Staty to 2,04, wymagania 2,1, czyli 2 punkty siły, 1 punkt many. I kosztuje 2 surowce. Dobra, to by było tyle. Czy dostanę tutaj coś ciekawego? Jest! Wzmocniony czar, w sumie nie zaklęcie. Kolejny wzmocniony czar, kolejna uwodzicielka Kabuki, to jest świetna karta. I kolejna dezintegracja. To jest bardzo dobre zaklęcie. Zadaje wybranemu stworzeniu 8 punktów obrażeń, jeśli na skutek tego ataku stworzenie zostaje zabite, zamiast tego zostaje usunięte całkowicie z gry, więc no, bardzo silne zaklęcie. To jest świetne do takiego Slowpoke'a Ignatiusa, czy też Garanta, czy też Kalazara. Wzmocnione zaklęcie wzmacnia każde zaklęcie o 2 punkty więcej, więc każde zaklęcie zadaje 2 punkty obrażeń więcej. Moim zdaniem ta karta jest bardzo silna i ona nie powinna być długotrwała, tylko tymczasowa tak naprawdę, moim zdaniem. Powinna być tańsza może, ale powinna być też, nie powinna być długotrwała, tylko powinna być tymczasowa. Jedną turę powinna trwać, bo to jest zbyt długo. Znaczy ona nie powinna po prostu być długotrwała i tyle, czyli permanenta, bo ona na stałe zostaje w grze, tak naprawdę. Okej, czy coś fajnego jeszcze tutaj dostałem? Dostałem nieumarłe posiłki. Zwiększasz liczebność wszystkich sojuszniczych oddziałów kościotrupów o 1. No to jest całkiem spoko. Jeśli się ma tych kościotrupów do polu bitwy dużo, to jest naprawdę silne. No to mnie najbardziej cieszy. Dezintegracja i w sumie uwodzicielka Kabuki. To jest, Kabuki jest świetna, bo ona wchodzi na pole bitwy, zabrania atakować jednemu wybranemu stworzeniu w tym samym rzędzie chyba. Z tego samego rzędu, dokładnie. Okej. Kolejny pakiecik. O, to tyle. Myślałem, że będzie coś nowego, ale nie. Boże, bez jaj, dostałem Matkę Namtaru drugą. O Boże, nieźle, to już trzeci bohater z tych 10 pakietów się wysypuje. No, Matkę Namtaru dostałem w pakietach za pieczęcie jeszcze. Coś jeszcze tutaj jest dostępnego? No okej, jestem z powrotem po lekkim skraszowaniu się gry. Po prostu gra się całkowicie wykrzaczyła i wyszła do Windowsa. Zostały 4 pakiety do otwarcia. W ostatnim pakiecie dostałem Matkę Namtaru, teraz dostaję, uwaga, coś nowego. Togrul. Boże, jakiś budynek.
Co to za budynek? Nie, to jest zaklęcie, Boże. Zemsta natury. Przynajmniej to jakiś budynek. Co ta zemsta natury robi? To jest magia, magia ziemi. Na początku tury każdego z graczy zadaje 2 punkty obrażeń stworzeniom w budynkach. Jeśli na polu bitwy nie ma żadnych stworzeń, zemsta natury je niszczy. Jest niszczona. A to jest długotrwałe. Oh my god, to jest dobre. Fajna kontra na wszystkie te staki, przynajmniej takie znajdujące się w budynkach. Dostałem kolejny wzmocniony czar, to już czwarte łód szczęścia tego typu. Może ja chyba mówiłem o tym, że to jest zaklęcie, to jest łód szczęścia, sorry, jeżeli mówiłem, że to jest zaklęcie. Kolejny łód szczęścia tego typu, to jest czwarte, więc będę sobie mógł złożyć ten troll deck na Inferno. Troll deck, no, trzech bohaterów w sumie, Garanta, Kalazara i Ignatiusa. Taki slowpoke. Wszystko zależy tylko, z którym bohaterem gramy, to trzeba dostosować po prostu czary do tego bohatera i to tyle. Co dalej? Co to jest? Boże. Głupia śmierć. Zniszcz wybrane stworzenie, które ma jeden atak lub mniej. Takie to sobie jest, szczerze. Ale fajny zen. Jakieś takie pierwsze takie tanie zaklęcie magii ciemności. Coś jeszcze fajnego tutaj jest? Kolejna lodowa... Kolejna aura mrozu, które słyszy, że stworzenia magii wody otrzymują lodowy dotyk. To jest całkiem spoko. Dalej, coś jeszcze fajnego mamy? Mam Diwę Derwiszów. Diwa Derwiszów, co ona potrafi? Niewrażliwość na odwet i odbicie z dystansu. To jest strzelec, człowiek, derwisz, stat 237. Więc całkiem spoko staty. Wymaga 3 pionk tylko i kosztuje 5 surowców. Całkiem spoko karta, tak mi się wydaje. To Diwa Derwiszów. No i dostałem jeszcze kolejnego wojownika krwawego rekina i legionistę gryfa. A, dostałem jeszcze ten odlewnie, całkiem spoko budyneczek dla... Może coś nowego znowu, Jezus Maria. Bohater. Nie, dostałem ten kurczę lodowy meteor. Ajajaj, myślałem, że będzie jakiś bohater. No dobra, pierwszy lodowy meteor zawsze może być. Coś jeszcze dostałem fajnego? Dostałem kolejne koszary. Fajny budynek dla przystani, kolejny rozdwojony ognisty pocisk, kolejny Diwę Derwiszów, chłoszczący mrok. Fajny art. Świetne kolory. Ładny bardzo art, fajny taki smok jakiś. Kurczę pane. No to jest tam ten meteor lodowy. Lodowy meteor za 6 surowców wymaga 5 punktów many, zadaje po 6 punktów obrażeń wybranemu stworzeniu oraz wszystkim otaczającym je oddziałom. Stworzenia ognia, które otrzymają obrażenia w taki sposób ulegają zniszczeniu, więc oh my god, pełen wypas. Okej, następny pakiet proszę. Stały jeszcze tylko 2 do otwarcia. Coś nowego? Boże, epic. Stałem kolejny 100 spłonących dusz, no, pełen wypas. Coś jeszcze? Kolejny garnizon. Wartownika Kabuki, wysiadującą rodzicielkę kolejną, co jeszcze, żołnierza jadu, a tego epika dla kurczę balady nekropolii dalej nie mam, tego fajnego wystawiającego kościotrupy. Co zrobić? O, coś nowego. Fantastyczna fanatyczka mrocznego płomienia. Wow, to jest jednostka? Sukub. Ale jazda. Kolejny, kurczę, wzmocniony czar. Coś fajnego tu dostałem? O, dostałem tego zioma, szaman krwawego węża. To sobie tych gości grałem w nowym deku w mojej nowej talii Keltora i całkiem nieźle się sprawdzają. Ale co ta ziomarka robi? Ciekawi mnie to bardzo. Ilekroć rzucone jest zaklęcie w innej szkoły magii niż magia ognia lub ciemności, bohater rzucający otrzymuje jeden punkt obrażeń. Ej, ciekawe. To do tego, fanatyczka mrocznego płomienia. Ej, fajna nazwa, tak się... Fajnie się kombi z jej pasywką. Wszystkie zaklęcia, oprócz tego, wszystkie inne zaklęcia niż magia ognia i ciemności, a tutaj jest mroczny płomień, więc no... Nazwa sama mówi za siebie praktycznie, ona uwielbia ciemność i magię ognia. Kosztuje 3 surowce, wymaga dwie piąchy, dwie butelki many, staty to 204, czyli taki klasyczny strzelec z jakąś tam upgrade'owaną pasywką. No taka sobie jest ta pasywka, szczerze mówiąc. Ale może ktoś wymyśli coś ciekawego na niej. Coś jeszcze fajnego dostałem, tak jak mówię, dostałem kolejny wzmocniony czar, dostałem szamana krwawego pazura, to jest common, zwyczajna karta. Kolejny wartownik Kabuki, 204 staty, kosztuje 2 surowce. No i w sumie jeszcze słoneczny żar, zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stworzeniom we wskazanym rzędzie.
Okej, Tobie, to by było tyle. 10 pakietów otwartych, dostałem 3 nowych bohaterów, czy 2 nowych i 3 Matkę Namtaru, plus chyba 2 albo 1 epik, który już miałem. Plus lodowy meteor jeden, więc no, bardzo udany unboxing moim zdaniem, bardzo udany, świetne karty mi wpadły. No i cóż, trzeba składać, jeszcze tylko brakuje mi z nowych bohaterów Togrula i brakuje mi tego gościa z świątyni. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywa. Ale szczerze mówiąc, Togrula bym chętnie pograł, bo wygląda na dość fajnego bohatera. No ale co zrobić, trzeba albo go kupić za dzikie karty, albo kolejne pakiety kupić. Dobra, ja będę kończył, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!